Przyjrzymy się dzisiaj procesom powstawania białek w naszych komórkach, ale nie będziemy, tak jak w filmie dotyczącym naszego DNA, zastanawiać się, jak to się dzieje, że z naszego materiału genetycznego w końcu one powstają. Dzisiaj poprzyglądamy się temu, w jaki sposób i w jakich strukturach tak naprawdę one zaczynają się w naszej komórce pojawiać. Przypomnijmy sobie krótko, że proces powstawania białek zaczyna się od DNA znajdującego się w naszym jądrze komórkowym, narysowanym tutaj na fioletowo. To co widzisz wychodzące tutaj z jądra komórkowego, a właściwie z jego zewnętrznej błony, to jest tak zwana siateczka śródplazmatyczna, jeden z bohaterów naszego dzisiejszego filmu. Drugim bohaterem naszego dzisiejszego filmu jest Aparat Golgi'ego, znajdujący się tutaj. Zaczynając od początku, nasz materiał genetyczny, w przypadku człowieka jest to DNA, znajduje się właśnie w jądrze komórkowym. W tym właśnie jądrze, w procesie transkrypcji, przepisywany on jest na jednoniciowy. MRNA, wszystkie te procesy są szczegółowo omawiane w filmach dotyczących DNA. Jeżeli nie wiesz o czym teraz mówię, bardzo Cię zachęcam do tego, żeby do tych filmów na początku zajrzeć. I potem dopiero z takiego jednoniciowego, matrycowego RNA, zaczyna powstawać białko. Jeżeli oglądałeś wcześniej filmy, o których przed chwilą wspominałam, to wiesz już, że MRNA przemienia się w białko w tak zwanych rybosomach. Rybosomy to są takie specjalne struktury złożone z białek i specjalnego rybosomalnego RNA, w których matrycowy mRNA znajduje się w środku i z tego, co jest zapisane w jego kodzie genetycznym, kiedy on tutaj przechodzi przez taki rybosom, przemieniany jest ten matrycowy RNA na łańcuch, z którego potem będzie pięknie tworzyło się. Białko, to jest łańcuch aminokwasów, które były zakodowane tutaj w tym matrycowym RNA. I ten proces powstawania białek, przepisywania właściwie białek z tej matrycy, którą stanowi RNA, nazywamy translacją. Translacja jest procesem, który jak już wiesz, zachodzi w rybosomach. Z tym, że te rybosomy mogą sobie swobodnie pływać we wnętrzu naszej komórki. O, może narysujemy tutaj kilka rybosomów, wtedy nazywamy je rybosomami wolnymi. Ale rybosomy w ogromnej liczbie znajdują się właśnie we wcześniej wspomnianej przeze mnie siateczce śródplazmatycznej. Będziemy także wspominać o siateczce śródplazmatycznej, w której rybosomów nie ma, bo to jest również jeden z bohaterów naszego dzisiejszego filmu, siateczka śródplazmatyczna gładka. Wspomnimy też o aparacie Golgiego. No i myślę, że teraz, kiedy wiesz już o czym będzie dokładnie dzisiaj mowa, możemy przejść do części, w której narysuję dla ciebie to, co będzie dla naszego filmu dzisiaj kluczowe. Rozpoczniemy może od symbolicznego narysowania jądra komórkowego. Nie wspominałam Ci o tym podczas filmu o komórce, ale nasze jądro komórkowe otoczone jest dwoma błonami składającymi się z lipidów, dokładnie tak samo jak błony naszej komórki. Co ciekawe, jeszcze pod tymi dwoma błonami znajduje się coś, co nazywamy blaszką jądrową. Składa się ona z takiej substancji, która się nazywa lamina, i ta blaszka jądrowa, lamina w ogóle, jest bardzo istotna dla inicjowania takich procesów jak podziały komórkowe. W niej również zahaczona jest chromatyna, czyli ta substancja, w której znajduje się nasze DNA. Nie będziemy dzisiaj mówić więcej o laminie, ale warto wiedzieć, że coś takiego jak blaszka jądrowa istnieje, dlatego ci o tym wspominam. Oprócz tego, że mamy dwie błony, które otaczają jądro, no to oczywiście należy się spodziewać, że z racji, że w tym naszym jądrze pływa nasz materiał genetyczny, wiemy już, że powstają matrycowe RNA, muszą także do jądra komórkowego wpływać różnego rodzaju białka. No i to wszystko musi się jakoś odbywać, gdyby jądro było zupełnie szczelne, to po prostu nie byłoby to możliwe. Dlatego właśnie w tych błonach są specjalne dziury, które nazywamy Porami jądrowymi, czyli po prostu takie przerwy, składające się oczywiście z określonego rodzaju bardzo szczególnych białek. I przez te pory mogą różne substancje z jądra komórkowego wypływać i różne substancje do niego wpływać. Niektóre mieszczą się po prostu tak, że mogą sobie wpłynąć swobodnie, inne muszą być specjalnie z wydatkiem energii do środka, do jądra jakoś dostarczone. Wiemy już, że na tym etapie. Z DNA powstaje mRNA. Następnym krokiem jest przetłumaczenie matrycowego RNA na łańcuch aminokwasowy. Dzieje się to właśnie w rybosomach. Które mogą sobie pływać swobodnie w komórce, ale dzieje się także w siateczce śródplazmatycznej szorstkiej, zwanej również retikulum endoplazmatycznym szorstkim, o którym opowiemy sobie właśnie w tej chwili. Otóż siateczka śródplazmatyczna szorstka to jest taki układ, można powiedzieć, cystern, układ jakichś bardzo szczególnych kanalików który jest zapoczątkowany właśnie w zewnętrznej błonie komórkowej naszego jądra. I siateczka śródplazmatyczna szorstka charakteryzuje się tym, że ma na sobie właśnie rybosomy. I w tych rybosomach na dużą skalę odbywa się translacja, czyli Powstawanie białek z matrycowych RNA. Co ciekawe, te rybosomy, które znajdują się w siateczce śródplazmatycznej szorstkiej, to one nie muszą tam być zahaczone na stałe. Bardzo często dzieje się tak, że jakiś rybosom, o narysujemy go sobie tutaj w powiększonej wersji, jak zwykle ma czapeczkę, złapie w cytoplazmie jakieś matrycowe RNA i tłumacząc, Kilka, dosłownie kilka pierwszych fragmentów kodu, kodu genetycznego z tego mRNA, zorientuje się ten rybosom, że te pierwsze kilka aminokwasów, które już zdążył poskładać, narysujemy je sobie symbolicznie tutaj, mówią mu: Hej, rybosomie, to jest białko, którego szczególnym przeznaczeniem jest to, żeby na przykład być transportowanym na zewnątrz komórki. Jest cały szereg białek, o których wiemy, że powinny koniecznie przejść właśnie przez siateczkę śródplazmatyczną szorstką. I w efekcie, jak taki rybosom się zorientuje, że przebiega w nim proces translacji takiego białka, które powinno się koniecznie znajdować w siateczce śródplazmatycznej szorskiej, to on się po prostu w tej siateczce śródplazmatycznej szorskiej zakotwicza. Jak skończy swoją pracę, to albo może się od niej odczepić, albo może w niej zostać. No, i jak się domyślasz, takich rybosomów, które się tym zajmują, jest bardzo dużo. Dlatego właśnie możemy powiedzieć, że siateczka śródplazmatyczna, szorstka i gładka również, tylko w niej akurat nie zajmujemy się produkcją białka. Będziemy o tym mówili za chwilę, ale generalnie siateczka śródplazmatyczna w naszych komórkach, to jest, jak już Ci powiedziałam wcześniej, taki system kanalików, pęcherzyków, cystern, takiej pomarszczonej błony, bo to się wszystko składa z takiej samej błony, z jakiej skonstruowaliśmy. Jest nasza błona komórkowa, który działa jak taka fabryka produkcyjna na wielką skalę. Ale co ciekawe, nasza si siateczka śródplazmatyczna zajmuje się również takimi zadaniami, jak rozkładanie na czynniki pierwsze toksyn, czyli po prostu unieszkodliwianie ich w naszym organizmie. Jest też bardzo ważne, że z racji, że to jest taki, widzisz, system kanałów, tutaj dokończymy sobie rysowanie siateczki śródplazmatycznej szorstkiej i pokażemy sobie, że mamy też siateczkę śródplazmatyczną gładką. Narysujemy ją sobie. Na przykład, o tutaj, jako taki dalsz, dalej idący system kanalików. Ważne jest, że ona też może być zahaczona bezpośrednio w błonie jądrowej, ale także jest połączona właśnie ze świateczką śródplazmatyczną szerską. No widzisz, że to są takie tak naprawdę zbudowane takie z błon lipidowych labirynty, i dzięki temu one dzielą komórkę. Na różne przestrzenie mówimy różne kompartmenty. Dzięki temu można sobie wyobrazić, że jakaś reakcja zachodzi na przykład w tym punkcie i ona wymaga troszeczkę innego środowiska, na przykład pod względem tego jaki jest pH, czy tu jest bardzo kwaśno, czy tutaj jest raczej odczyn zasadowy i może nie wchodzić w drogę jakiejś innej reakcji, która będzie znajdowała się tutaj, ponieważ ten właśnie system kanalików, błon, jakby tego nie nazwać, Pomarszczony, będzie umożliwiał to, że z jednej strony będzie się działo coś innego pod względem reakcji biochemicznej niż z drugiego, i to nie będzie sobie wchodzić w paradę. Warto też wspomnieć, że z racji, że tutaj w siateczce śródplazmatycznej szorstkiej, ale także gładkiej, zachodzi bardzo intensywnie synteza różnego rodzaju związków synteza, czyli po prostu powstawanie. To cytoplazma, która znajduje się wewnątrz tej siateczki, jest troszeczkę bardziej rzadka niż ta cytoplazma, która wypełnia całą komórkę. Narysujmy sobie tutaj symbolicznie o gdzieś brzeg komórki, fragment błony komórkowej. Ona jest troszeczkę rzadsza i dzięki temu transport tych wszystkich substancji intensywnie produkowanych odbywa się po prostu w sposób łatwiejszy. I szybszy, co jest super ekstra ważne i dotyczy to siateczki śródplazmatycznej szorstkiej, tutaj przeprowadzany jest proces nie tylko translacji, ale także odpowiedniego zwijania się białek. Wspominaliśmy o tym na filmie dotyczącym DNA, ale kiedy już powstanie łańcuch aminokwasowy, z którego ma być w przyszłości białko, to on musi zostać w odpowiedni kształt zwinięty. To robi ogromną różnicę, czy zostanie zwinięty prawidłowo, czy nie zostanie zwinięty prawidłowo. Tylko prawidłowo zwinięte białka przejdą potem, jeżeli takie jest ich przeznaczenie, ze siateczki śródplazmatycznej szorstkiej do aparatu Goldiego. No i może w tym punkcie narysujmy sobie aparat Goldiego, usuniemy to. Nasze białko, a właściwie jeszcze nie białko, a łańcuch aminokwasowy, i narysujemy sobie aparat Golgi'ego. Będzie on tutaj, i znowu aparat Golgi'ego to jest taki system cystern, znowuż złożony z błony bardzo podobnej do błony komórkowej, znajdujący się w pobliżu siateczki, zwłaszcza siateczki śródplazmatycznej szorstkiej, z którą najwięcej ma on do czynienia. No ale zanim zaczniemy bardziej szczegółowo rozmawiać na temat aparatu Golgiego, usystematyzujmy naszą wiedzę na temat siateczki śródplazmatycznej zarówno szorstkiej, jak i gładkiej. Tak więc po pierwsze, jeżeli chodzi o, o siateczkę śródplazmatyczną szorstką, to wiemy już, że następuje w niej translacja Białek. I te białka wtedy, kiedy już ulegną translacji, przechodzą tutaj do wnętrza tejże siateczki, w niej są transportowane, ale także mogą być one w celach transportowych, żeby je na przykład dostarczyć na zewnątrz komórki, albo żeby je dostarczyć do rejonu błony komórkowej. Mogą być pakowane w specjalne. Pęcherzyki, do tego właśnie przeznaczone. o rysujmy sobie tutaj taki pęcherzyk, i w takich pęcherzykach mogą być wypuszczane na zewnątrz, poza obszar siateczki śródplazmatycznej szorstkiej. Tak jak mówię, mogą to być białka, które komórka nasza chce wyeksportować na zewnątrz, ponieważ potrzebne są je w jakimś innym miejscu w naszym ciele, albo na przykład dostarczyć do błony komórkowej, w której budowie. Będą one uczestniczyć. Jeżeli chodzi natomiast o siateczkę śródplazmatyczną gładką, to wiemy już, że ona nie zajmuje się produkcją białka, natomiast powstają w niej bardzo istotne produkty niebiałkowe. Najistotniejszymi z nich można uznać, że są lipidy czyli właśnie. Te substancje, z których tworzone są wszystkie błony, o których dzisiaj tak dużo rozmawiamy, no w szczególności błona komórkowa, ale także błona naokoło jądra komórkowego, błony wreszcie z których składa się sama siateczka śródplazmatyczna. Oprócz tego siateczka śródplazmatyczna gładka odpowiada między innymi za produkcję tak ważnych substancji jak sterydy. Na przykład w jajnikach czy jądrach ludzkich jest bardzo dużo siateczki śródplazmatycznej gładkiej, dlatego że tam jest bardzo duża produkcja hormonów. To musi być duży obszar zajmowany przez tęże właśnie siateczkę gładką. Ważne jest też, że to właśnie w tym obszarze siateczki śródplazmatycznej, w gładkim jej obszarze, zachodzi... Detoksykacja, czyli pozbywanie się tych wszystkich szkodliwych świństw, które ewentualnie do naszej komórki mogą się dostać, to jest szczególnie ważne w takich organach jak na przykład nasza wątroba. Wracając do aparatu Golgiego, wiemy już, że to jest taki system cystern, w którym zachodzą różnego rodzaju modyfikacje białek. Po tym, jak dostarczone one są do aparatu Goldiego, właśnie ze siateczki śródplazmatycznej szorstkiej, narysujemy sobie, że taki pęcherzyk O z białkami może dotrzeć właśnie do aparatu Goldiego. Co ciekawe, siateczka śródplazmatyczna szorstka i aparat Goldiego mają specjalny system porozumiewania się. Otóż Tutaj, w siateczce śródplazmatycznej szorskiej, w aparacie Golgiego, białka, które mają być przekazywane między tymi dwoma organellami, pakowane są w takie specjalne otoczki białkowe. Te otoczki są bardzo specjalne, ponieważ w tym, jak one są skonstruowane, zawiera się informacja, czy to jest transport w tę stronę, czy wręcz przeciwnie, z aparatu Golgiego do siateczki śródplazmatycznej szorskiej. Ale to taka ciekawostka. Aparat Golgiego jest odpowiedzialny przede wszystkim. Za to, żeby dobrze posortować te wszystkie produkty białkowe, które tutaj do niego trafią, dalej sobie tutaj rysujemy symbolicznie te białka, on jest odpowiedzialny za to, żeby je odpowiednio popakować, do, na przykład do odpowiedniego typu pęcherzyków, żeby je odpowiednio rozprowadzić, czyli przeznaczyć je do odpowiednich części w komórce albo właśnie poza komórką. Bardzo ważne jest także, że w nim zachodzą modyfikacje lipidów, nie tylko białek, czyli tych lipidów, które tutaj głównie powstają w siateczce śródplazmatycznej gładkiej. Super istotne jest z punktu widzenia białek, że zachodzą w tych już gotowych białkach wyprodukowanych na przykład w siateczce śródplazmatycznej szorstkiej tak zwane modyfikacje posttranslacyjne. Kiedy białko jest gotowe i już zwinięte, to jeszcze nie znaczy, że ono jest w takiej formie, w jakiej idealnie powinno się znajdować, żeby zacząć pełnić swoją funkcję albo żeby w ogóle rozpocząć swoją drogę do miejsca, w którym dopiero taką ostateczną formę przybierze. To właśnie nazywamy obróbką posttranslacyjną i to jest niesłychanie ważny moment w życiu takiego białka i dzieje się między innymi właśnie tutaj w aparacie Golgiego. To jest też ciekawe, że aparat Goldiego może uczestniczyć w budowie i odbudowie błony komórkowej. Często jest tak, że znajduje się on bardzo blisko niej. I to, co na przykład odpadnie z błony komórkowej, jest z powrotem tutaj przerabiane na takie fragmenty, które można z powrotem w błonę komórkową wbudować. Już pomijając to, że w aparacie Goldiego jest bardzo dużo takich substancji, które błonę komórkową mają właśnie budować, i z niego się dostają bezpośrednio do tej błony komórkowej. Jako ciekawostkę powiem Ci, że w takich komórkach, w których bardzo dużo wydzielane jest na zewnątrz, na przykład w niektórych komórkach roślinnych, to jest zawsze strasznie dużo aparatów Goldiego. W niektórych komórkach roślinnych takich aparatów Goldiego może być nawet 100. Na koniec chciałabym, żebyśmy razem przyjrzeli się temu, dlaczego siateczka śródplazmatyczna, szorstka i gładka mają właśnie takie, a nie inne swoje nazwy. Tutaj są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, właśnie siateczki szorstkiej i siateczki gładkiej i myślę, że bez problemu możesz dostrzec, dlaczego i która z nich jest która. Tutaj... Te małe kropeczki, narysuję je może trochę bardziej wyraźnie na czerwono, bo zdjęcie z mikroskopu elektronowego, jak zwykle, jest czarno-białe. To są właśnie rybosomy na siateczce śródplazmatycznej. Natomiast tutaj żadnych takich elementów, które mogłyby robić wrażenie, że ta siateczka jest szorstka, nie ma, i to jest właśnie gładka siateczka śródplazmatyczna. Wkleiłam dla Ciebie także zdjęcie przedstawiające aparat Goldiego, i teraz widzisz, że to faktycznie są takie. Cysterny, łuski poukładane jedna na drugiej, z których, jak widzisz tutaj, wydzielane są jakieś pęcherzyki. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia następnym razem.